jedno z najważniejszych wydarzeń w historii tegorocznej, a również i mam nadzieję w przyszłości Opola. Również z nadzieją, że z tej pozytywnej strony będzie zapamiętana. Najlepszy prezent, jaki kibice Odry i piłkarze Odry mogą otrzymać od miasta, umowa na dokumentację stadionu, nowego stadionu przy ulicy Północnej, swego rodzaju uwieńczenie już długoterminowych, ponad dwuletnich starań, w których my ze swojej strony po pierwsze wspólnie z kibicami, wspólnie z zarządem klubu, wspólnie z piłkarzami przedyskutowaliśmy sprawę budowy nowego stadionu i oczekiwania, jakie przed tym stadionem postawimy. Po drugie ogłosiliśmy konkurs architektoniczny i wybraliśmy dzisiaj obecną dzisiaj z nami pracownię architektoniczną do przygotowania dokumentacji stadionu. Stadiony to są takim dość specyficznym obiektem, że trzeba tak naprawdę położyć nacisk na dwie rzeczy. Funkcjonalność tego obiektu, no przede wszystkim to powinien być stadion, czyli służyć piłce, czyli funkcję stadionu zgodnie z obowiązującymi oczywiście przepisami należy spełnić. A druga rzecz istotna w przypadku tego typu obiektów, no jest to jakaś tam powiedzmy obiekt architektoniczny wyróżniający się w okolicy, także na te dwie rzeczy położyliśmy nacisk, żeby w jaki sposób wyglądał, w jaki sposób reprezentacyjnie, żeby no, powiedzmy osoby, które przejeżdżają, nawet nie są na stadionie, żeby w jakiś sposób zapamiętali ten stadion, że o, gdzieś przejeżdżali, widzieli taki bardzo ładny obiekt, ale też również, żeby ci, którzy w tych meczach będą uczestniczyć, też byli zadowoleni z funkcji tego stadionu. Nie ma możliwości rozwoju Odry Opole bez nowoczesnego stadionu. Zarówno pierwsza liga, jak i ekstraliga stają się coraz bardziej ekskluzywne. Coraz wyżej zawieszona jest poprzeczka, jeżeli chodzi o formę organizacyjną, o zaplecze, na którym się dzieją wydarzenia, również o zasady finansowania, więc stadion jest warunkiem koniecznym rozwoju Odry Opole. Brak stadionu jest poważnym ograniczeniem dla nas. Patrzmy na całą Polskę. Te stadiony powstały, powstają. Euro 2012 podniosło tą infrastrukturę w Polsce do fantastycznego poziomu, można powiedzieć nawet na tle europejskim. No niestety Opole zostało z tym starym stadionem. Bardzo się cieszę, że te zaległości nadrabiamy i miejmy nadzieję, że w ciągu 3-4 lat spotkamy się na pierwszym meczu Odry na nowym stadionie. Możemy tutaj obiecać i zapewnić, że terminowo wykonamy ten projekt, że będziemy się starać, żeby był on bardzo dobrze wykonany. Będziemy też jeszcze w trakcie na pewno wprowadzać jakieś życzenia tutaj inwestora, użytkownika, ale chcemy, żeby no, Państwo byli jako tutaj miasto dumni z tego obiektu. Najlepszy prezent mikołajkowy, świąteczny dla takich ludzi jak ja, czyli dla kibiców Odry Opole od lat, dla tych, którzy żyją piłką nożną i jeżeli nawet nie pamiętają osobiście, to zawsze słyszeli o tej wielkiej Odrze, która podbijała ekstraklasę. Żeby te czasy wróciły, konieczna jest budowa nowoczesnego stadionu. Kibice się od lat tego domagali i cieszę się, że my punkt po punkcie realizujemy taki scenariusz. Kupiliśmy grunt, przedyskutowaliśmy jeszcze wcześniej lokalizację stadionu, a w tej chwili po dużym ogólnopolskim konkursie wybraliśmy świetną pracownię architektoniczną i fantastyczny projekt do tego, żeby go zrealizować. Za 10 miesięcy od dziś, może troszeczkę dłużej, powinniśmy już mieć dokumentację stadionu i pozwolenie budowlane. No, będziemy szukać finansowania i mam nadzieję, doczekamy się wbicia tej symbolicznej łopaty pod nowy dom dla Odry Opole. Mamy świadomość tego, że poziom pierwszej ligi to jest minimalny, który musimy utrzymać, aby spróbować na tym stadionie występować. Taki jest nasz cel minimum. Oczywiście będziemy starali się zrobić coś więcej. No, byłoby to wielkie marzenie. Byłoby to cudowna chwila, magiczna dla wszystkich, dla mnie osobiście też. Oby. Aczkolwiek nie mam nic przeciwko temu, żeby Odra Opole awansowała do Ekstraklasy wcześniej.